W poprzednim filmie pokazałem, jak samodzielnie zbudować tani, ale zaskakująco skuteczny czujnik jakości powietrza, pracujący w obywatelskim projekcie Luftdateninfo. W tym filmie omówię opcje konfiguracyjne czujnika, a także pokażę, jak podłączyć do czujnika sensor temperatury BME280 i wyświetlacz prezentujący wyniki pomiarów. Wszystkie opcje konfiguracyjne czujnika są dostępne pod linkiem Konfiguracja na wewnętrznej stronie smogomierza. Zaczynając od góry, pierwsza pozycja to ustawienia Wi-Fi. Pozwala na wprowadzenie innego SSID oraz hasła sieci Wi-Fi, do której po restarcie ma łączyć się czujnik. Druga opcja to możliwość włączenia autoryzacji przy dostępie do strony www czujnika. Dotyczy to całej wbudowanej strony, a więc i odczyty wskazań, jak i konfiguracja będą wymagać podania użytkownika i hasła. Nie dotyczy to natomiast pliku data.json, do którego dostęp jest możliwy bez autoryzacji. Parametry Wi-Fi w trybie konfiguracji czujnika to opcja dotycząca sieci konfiguracyjnej, jaką czujnik tworzy w przypadku braku połączenia ze wskazaną siecią Wi-Fi. Możliwa jest zmiana nazwy sieci ze standardowej na dowolną inną oraz ustawienie hasła, tak aby nikt niepowołany nie dostał się do czujnika w przypadku problemów z połączeniem. Poniżej dwie opcje dotyczące aktualizacji. Domyślnie zaznaczona automatyczna aktualizacja firmware oraz domyślnie nieaktywna aktualizacja firmware'u w wersji beta. Jeśli chodzi o pierwszą pozycję, czyli automatyczną aktualizację finalnych wersji softu, to w zasadzie można tak zostawić, aczkolwiek w ciągu ostatniego roku dwa razy firmware był wycofywany do poprzedniej wersji. I o ile za pierwszym razem czujniki tylko wariowały i nie podawały odpowiednich wyników pomiarów, to za drugim razem część użytkowników zgłaszała, że błąd ubijał im moduł sensora pyłu SDS-11. Tak na amen. Ja w moich czujnikach mam tę opcję aktywną i na razie mi się nic nie popsuło. Kolejna opcja, czyli wybór języka interfejsu, jest dość oczywista. Poziom debugowania to ilość komunikatów, jakie czujnik wypluwa przez port szeregowy. Działa to tylko po podłączeniu przez USB do komputera. Aby zobaczyć informacje debugowania, należy, używając programu PuTTY, połączyć na odpowiedni port COM ze standardowymi parametrami 9800, 8 bitów danych, 1 bit stopu i brak parzystości. Poziom debugowania można też ustawić na głównej stronie czujnika. Czas pomiędzy pomiarami standardowo wynosi 2,5 minuty. Można go zmniejszyć kosztem żywotności SDS-11 albo wydłużyć jednocześnie przedłużając życie sensora. Czas trwania w trybie routera określa, ile czujnik będzie utrzymywał sieć konfiguracyjną. Po upłynięciu tego czasu trzeba zrestartować czujnik i o ile nie podłączy się tym razem do wskazanej sieci Wi-Fi, to znowu zostanie utworzona sieć konfiguracyjna na podany okres czasu. Sekcja Więcej ustawień dotyczy konfiguracji wyświetlaczy OLED LCD, które można podpiąć do smogomierza. Do wyboru są trzy wyświetlacze korzystające z interfejsu I2C. OLED o rozdzielczości 128x64 piksele i przekątnej 0,96 cala na jednym z dwóch dostępnych sterowników, alfanumeryczny LCD 1602 wyświetlający dwie linie po 16 znaków i alfanumeryczny LCD 2004 wyświetlający 4 linie po 20 znaków. O tym, jak je podłączyć, kilka słów za chwilę. Dodatkowe opcje w tej sekcji dotyczą obrotu wyświetlanych danych na OLEDzie o 180 stopni oraz wyświetlania informacji dotyczących czujnika. Sekcja Sensory oraz twór, który zapewnie miał brzmieć więcej sensorów, zawiera u wszystkie czujniki wspierane przez oprogramowanie Luftdaten. Znajduje się tu całkiem spory wybór modeli wraz z umieszczonym w nawiasie opisem, do czego służą. Poza czujnikami pyłów zawieszonych oraz temperatury wilgotności jest tu także moduł GPS oraz czujnik natężenia dźwięku wraz z możliwością wprowadzenia poprawki do zmierzonych wartości. Ostatnia sekcja ustawień to API, z którymi może komunikować czujnik smogu. Domyślnie zaznaczone są mapy Sensor Community oraz serwis z wykresami MAD-AVDE. Trzeba od razu zaznaczyć, że sensor community bez rejestracji czujnika smogu, o którym mówiłem w poprzednim filmie, odrzuci przesłane dane. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz, aby twój smogomierz wysyłał gdziekolwiek dane, można w tej sekcji wszystko odznaczyć i załatwione. Poza powyższymi dostępne są tu jeszcze następujące API. CSV. Zaznaczenie tej opcji powoduje wyrzucenie danych z czujnika w formacie CSV przez port szeregowy. CSV to bardzo prosta forma zapisu danych. Jest to plik tekstowy z wartościami oddzielonymi przecinkiem. Podobnie jak w przypadku debugowania, wymagane jest podłączenie do komputera kablem USB i użycia programu PuTTY. Dla czytelności warto całkowicie wyłączyć debugowanie. Feinstaub App oraz RCMS Online nie używałem i dlatego nie mam tutaj żadnych doświadczeń. OpenSense Map to serwis podobny do Maps Sensor Community, gdzie trzeba założyć konto i po utworzeniu w ich systemie ID czujnika podaje się go właśnie w tym miejscu. Własne API pozwala na wskazanie serwera oraz adresu skryptu, który powinien obsłużyć nadesłane dane. Czujnik wysyła dane w postaci pliku JSON, który należy odebrać, sparsować, po czym można wykorzystać je w dowolny sposób.
Przykładowy skrypt w PHP tworzący dzienne pliki CSV znajduje się na GitHubie, do którego dokładny link znajdziesz w opisie tego filmu. Ostatnią opcją konfiguracyjną jest możliwość wysłania danych z czujnika smogu do wskazanego serwera InfluxDB. InfluxDB to baza danych typu Time Series, dedykowana do zapisu wartości zmieniających się w czasie. Tak zachowane dane można następnie elegancko przeglądać np. przy użyciu Grafany, czyli otwartego narzędzia do wizualizacji danych. Takie rozwiązanie mam wdrożone u siebie, a opowiem o nim w następnym filmie. To wyczerpuje temat konfiguracji czujnika smogu, teraz pora na rozbudowanie urządzenia o nowe funkcjonalności, oczywiście po taniości. W poprzednim filmie wspomniałem o czujniku temperatury i wilgotności DHT22 jako wadzie projektu. Zastosowanie kosztującego około 20 zł czujnika BME280 rozwiąże całkowicie problem nierealnego odczytu wilgotności względnej. Ponieważ BME280 przychodzi w postaci do samodzielnego montażu, niezbędne jest posiadanie lutownicy i podstaw umiejętności lutowania, ewentualnie może pomóc znajomość osoby spełniającej powyższe kryteria. Ok, umieszczam BME280 i listę Goldpin w trzeciej ręce, ustawiam moją stację lutowniczą na 300 stopni, a po nagrzeniu grotu podgrzewam pole lutownicze razem z pinem. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pole lutownicze samo zasysa cynę i gotowe. Powtórzyć to trzeba 4 razy, uważając, aby nie rozgrzać za bardzo płytki, bo to grozi uszkodzeniem elektroniki. Dobrze wykonany lut jest błyszczący, jeśli widzisz matowy, to dobrze byłoby go poprawić. Teraz mogę przejść do kablowania. BME280 używa interfejsu I2C, wykorzystując 4 przewody. VIN, czyli zasilanie 3V, podłączam do pinu 3V. GND, czyli masę, podpinam do jednego z pinów G. SCL to sygnał zegara, podpinany do pinu D4, a SDA to sygnał danych, podpinany do pinu D3 na mikrokontrolerze. Przewody podłączam do wyłączonego NodeMCU, a po podłączeniu zasilania na stronie konfiguracyjnej zaznaczam pozycję BMP280 łamane przez BME280 i restartuję urządzenie. Wystarczy teraz poczekać do pierwszego odczytu, żeby zobaczyć, jakie rozbieżności dają oba czujniki przy pomiarze wilgotności względnej. Jeśli czujnik smogu ma być instalowany na zewnątrz, to DHT22 można odłączyć i usunąć z konfiguracji, bo i tak pokazałoby totalne bzdury. Natomiast jeśli czujnik smogu ma zostać wewnątrz, to według uznania. Można zostawić, można odłączyć, jak kto woli. Pozostała jeszcze kwestia wygodnego dostępu do wyników pomiarów przy użyciu dodatkowego wyświetlacza. Czujnik smogu umożliwia podłączenie jednego z trzech modeli wyświetlaczy korzystających z interfejsu I2C. Wyświetlacz OLED obsługiwany przez czujnik smogu musi mieć rozdzielczość 128x64 piksele i może korzystać z jednego z dwóch proponowanych sterowników SSD1306 lub SH1106. Taki wyświetlacz, pomimo iż mały, bo ma niecały cel przekątny, wygląda bardzo efektownie, a koszt wyświetlacza to około 20 zł. Należy tylko zwrócić uwagę, by nie kupić wersji 128x32 piksele, ponieważ wyszukując frazę OLED SSD1306 w internetach, pojawią się dwie wersje, ta dobra 128x64 oraz ta niedobra 128x32. OLED może być zasilony napięciem 3,3 V lub 5 V, przy czym łatwiej będzie skorzystać z pinu zasilającego 3V3, ponieważ NodeMCU w wersji trzeciej ma tylko jeden pin VU dostarczający 5 V. VCC, czyli zasilanie, podpinam do pinu 3V lub VU. GND, czyli masę, podpinam do jednego z pinów G. SCL, czyli sygnał zegara, podpinam do pinu D4. A SDA, czyli sygnał danych, podpinam do pinu D3 na mikrokontrolerze. I tutaj jedna uwaga. I2C jest szyną adresowalną, dlatego spokojnie możemy podłączyć jednocześnie i wyświetlacz, i czujnik BME280, po prostu wpinając piny SCL i SDA do wspólnych pinów D3 i D4 na NodeMCU. Wystarczy wcześniej przygotować przewody zakończone 3 gniazdami lub coś w rodzaju rozgałęziacza z listwy Goldpin. W przypadku wyświetlacza OLED można zaznaczyć dodatkową opcję, która obraca obraz na wyświetlaczu o 180 stopni. Na wyświetlaczu mieszczą się 4 linie tekstu oraz rząd ikon, informujących o tym, która strona aktualnie jest pokazywana. Pomimo małego rozmiaru, obraz jest bardzo czytelny i w moim odczuciu jest to najlepsza opcja do zastosowania, o ile nie przeszkadza ci rozmiar ekranu. Oprócz wyświetlacza OLED można wykorzystać dwa znakowe wyświetlacze LCD. Oba powinny być wyposażone w interfejs I2C i podłącza się je tak samo jak poprzedni wyświetlacz OLED, z jedną różnicą. W przypadku wyświetlacza LCD zasilanie to 5 V. Dlatego też niezbędny będzie dodatkowy rozgałęziacz, który umożliwi jednoczesne zasilanie wyświetlacza i czujnika SDS11. LCD1602 to model zdolny wyświetlić dwie linie po 16 znaków, jego koszt to około 15 zł. LCD2004 to większy model pozwalający na wyświetlenie 4 linii po 20 znaków, a koszt zakupu to około 30 zł. Oba wyświetlacze umożliwiają włączenie i wyłączenie podświetlania przy użyciu zworki, a także mają możliwość regulacji kontrastu za pomocą potencjometru z tyłu. Fizyczne wymiary wszystkich wyświetlaczy podane są w opisie filmu. Schemat podłączeń LCD1602 oraz LCD2004 prezentuje się następująco.
VCC, czyli zasilanie, podpinamy do pinu VU wspólnie ze zasilaniem czujnika pyłów SDS-11. GND, czyli masę, podłączamy do jednego z pinów G, SCL, czyli sygnał zegara, podpinamy do pinu D4, a SDA, czyli sygnał danych, podpinamy do pinu D3. Po podłączeniu na stronie konfiguracyjnej zaznaczam odpowiedni typ wyświetlacza z adresem I2C, który podany jest w dokumentacji. Jeśli adres jest nieznany, to można bezpiecznie użyć metody prób i błędów. Jedna z dwóch opcji na pewno będzie działać. Ponieważ mniejszy model 1602 pozwala na wyświetlenie tylko dwóch linii tekstu, to na ekranie widać tylko wartości stężenia pyłów PM2,5 i PM10, a także odczytu temperatury i wilgotności. Ciśnienie atmosferyczne nie zostanie pokazane, nawet jeśli podłączony jest BME280. Na stronie z informacją o połączeniu sieciowym nie będzie widoczna siła sygnału, a na ostatniej stronie dotyczącej urządzenia nie jest pokazana liczba pomiarów. Nie widać także numeru strony oraz nazwy czujnika, jednym słowem ilość prezentowanych informacji została ograniczona do minimum. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to fakt, że w przypadku kiedy czujnik posiada dwa sensory pogodowe, w tym przypadku DHT22 i BME280, to wartości odczytane przez DHT22 nie są pokazywane. Na koniec porównanie wielkości wszystkich wyświetlaczy. Dodanie wyświetlacza w znaczący sposób ułatwia odczytanie bieżących wartości jakości powietrza, zwalniając z obowiązku odblokowywania telefonu czy włączenia komputera i uruchamiania przeglądarki. Na pewno w przypadku wewnętrznego czujnika jest to wart polecenia dodatek. W przypadku czujników zewnętrznych trzeba dobrze przemyśleć temat obudowy i tutaj dobrym pomysłem wydaje się być użycie puszki natękowej z przeźroczystym wieczkiem. W tym filmie to już wszystko. Ja jak zwykle dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam do polubienia kanału. W następnym filmie pokażę, jak zbierać dane z czujników do bazy danych i prezentować je na ekranie w formie atrakcyjnych wykresów.